samego, ale ty nie wiesz, co znaczy akceptacja na pewno. Nie. A co? To znaczy, że uważać, że życie jest dobre, takie jakie jest. Trzeba akceptować kogoś. I że człowiek... Co tam? Łabędź. Co? Łabędź. Łabędź? Tak. Aha, tak, na tej wysepce, rzeczywiście. Jak to jest? No, te latka tak przychodzą, najpierw jeden roczek, potem dwa, pięć, dziesięć i dwadzieścia i tak dalej, i robi się stary. Pani się tak ciągle trzęsie, kiedy pani to pokazuje, to pani... No, nie. A potem coraz dalej, coraz wyżej, lata przebywały. No i... No i pani została to... kim? Uczyłam w szkole. Nauczycielką? Tak, tak. A potem, już jak lat jeszcze więcej przybyło, no to się nauczycielstwo się skończyło. Bo wiesz, no wiesz, ręce już... Boi się pani? Ja się nie boję. Że pani umrze? Nie, nie boję się. Jak ma się już pewne lata, dużo lat, to się wie, że się trzeba umrzeć. A ile pani ma lat? Oj, ja mam dużo lat. Ja już mam 80 lat. Ile? 80. 80 to jest bardzo dużo. Nie tak dużo. Oj, bardzo dużo. 80 to jest 90. Oj, nie. No nie, to jeszcze do 90 to jeszcze trzeba czekać. 10 lat. To pani jest życia zadowolona? Czy ja jestem życia zadowolona? Nie. Dlaczego? Dlatego, że jestem samotna. Jestem sama. Trzeba zawsze być szczęśliwym w życiu. Trzeba być szczęśliwym, ale nie zawsze można być szczęśliwym, jak jest się samotnym, a dużo rzeczy brakuje. No to wtedy już nie. Nie jest się zadowolony. Czego pani brakuje? Czego mi brakuje? Ale... Chciałabym z kimś mieszkać, z kim żyć. Jak się ma rodzinę, ma się dzieci, żyje się wesoło, no to chciałoby się żyć. A jak jest się samotnym, to... To życie jest ciężkie. A kiedy ostatni raz pani płakała? Oj, bardzo często płaczę. Ale kiedy? Nawet teraz mi się chce płakać. Skończona rozmowa. Ale to dziwne, że jeśli ktoś panią o to pyta, to pani już zrobi. Chcę płakać. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Bądź zdrów. I pani, ja też pani życzę zdrów. Dobrze się uczę, jak będzie się dobrze uczył, to... A pani jutro tu będzie? Będę. Na tej samej ławce? Tak, na tej samej ławce będę. No to ja też tu jutro będę. No to ja będę. Wiesz, w tym roku zmarła moja kochana żona. Najpiękniejsza kobieta na świecie i najlepsza. A ja płakać nie będę, nie, nie, nie bój się. I teraz dbają o mnie moje dzieci. A czy, jak pan myśli, czy pan jeszcze spotka swoją żonę? Czy może? Ja ci coś powiem.
Ja jeszcze ciągle teraz moją żonę spotykam. W domu jest jej pełno. Ja sobie siedzę, a słyszę, że ona tam krząta się i chodzi. Takie mam wrażenie, wiesz. Tak sobie tutaj do głowy wpijam, że ona jest zawsze jeszcze ciągle ze mną. Kochana była moja żona. Tak jak moja mama. Myśli, że mój tatuś, mój dziadek umarł i myśli, że on jest moja mama. Tak? No właśnie. Że on ciągle jeszcze żyje. Ja też tak myślę. I teraz wszyscy myślę, że ciągle. Jeśli ktoś umrze, to nie znaczy, że jeszcze go nie spotkasz. O właśnie, właśnie. Jeżeli ktoś umrze, to nie znaczy, że już całkowicie umarł. Bo żyje po nim jeszcze pamięć. To znaczy, to wszystko, co on dobrego zrobił, to ludzie pamiętają i wspominają go. Powiadają, to był dobry człowiek. I ale wtedy żyje człowiek. Jak długo ludzie o nim mówią, tak długo człowiek żyje. Jeśli ktoś umarł, to nie znaczy, że już nigdy go nie zobaczysz. Może tak się stać, że śmierć będzie, później skończy się śmierć i żyje. Może tak być.